No co z ciebie za pożytek? Pomógłbyś siostrze podrywać fajnego faceta. Na pewno go kojarzysz. Gra w kosza? Taki wysoki? Czekaj chwilę. No i stanęła przy drzwiach. Nie. Dobrze wyglądasz. Co ty tutaj robisz? Wróćmy do siebie. Wracać czy nie wracać? Oto jest pytanie. I dziś będzie właśnie o tym. I co? Zgodzisz się? Świetnie sobie radziłem po ostatnim. No. Pewnie zepsułem ci wieczór, co? W ogóle się tym nie przejmuję. Super wyglądasz, mówiłaś się. Nie chcę być teraz sam. Może obejrzymy nasz serial? Co, może nie? A bierzesz pod uwagę opcję powrót? A myślisz, że jest opcja, że on da ci szansę? No myślę, że tak. W końcu rozstaliśmy się w przyjaźni. No. Jak mogłeś mi to zrobić? Jesteś najgorszy. Nie no, widzę cię. Czekaj. Tak właściwie to moje mieszkanie. A dlaczego właściwie chcesz wrócić? To nie ty przypadkiem chciałaś się rozstać? No niby tak, ale ciągle tęskniłam. I tęsknię. O, pizza! Pół na pół, margarita i pepperoni. A propos, wiecie, że dokładnie połowa, czyli 50% osób, prędzej czy później znów próbuje być ze swoim ex? To się nigdy nie uda. Ej, a dlaczego wy się w ogóle rozstaliście? O to samo zapytaliśmy was na społecznościach. W ankiecie wzięło udział 49 osób. Według ankietowanych zazdrość i toksyczność to najczęstsze powody rozstań. No bo nie wychodziło. Zupełnie jak ten nasz projekt. A myślisz, że teraz by mogło? Dlaczego w ogóle rozpinasz zejście? To samo pytanie zadali psychologowie z Utah i Toronto. Odpowiedzi, które padały, to wiara w przemianę partnera, zobowiązania rodzinne, zaangażowanie emocjonalne czy lęk przed samotnością. Dodatkowo, aż 66% osób zwróciło uwagę na intymność i współzależność, które wykształcili z partnerem. Według ankietowanych powrót do związku następował średnio po 3 miesiącach. Większa część ankietowanych twierdzi, że ponowne wejście w ten sam związek kończy się porażką. Decyzje o ewentualnym powrocie powinniście podejmować ostrożnie. Północ o tym myślałem. No i? No i sam nie wiem. Nie wiem, czy mogę jej zaufać. Nie wiem, czy znowu nie będzie tak jak wcześniej. Czy nie będziemy się znowu cały czas kłócić. No nie wiem, co robić. Ja wiem. Rozpykamy to na punkty. Zróbcie sobie porządną listę. Za. Możecie znów być szczęśliwi. Dobrze się znacie, więc wiecie, czego się spodziewać. Przeciw. Problemy, które doprowadziły do rozstania, wrócą. Brak zaufania i lęk przed ponownym zranieniem. To nie jest dobry powód do powrotu, mimo że tego argumentu używa aż 60% osób. Dlaczego? Bo gdy czujemy się samotni, spada nasza samoocena i poczucie własnej wartości. Nie myślimy wtedy racjonalnie, a im bardziej tęsknimy, tym bardziej idealizujemy swoich byłych partnerów. A nawet przypisujemy im cechy, których nie mieli. Zapominając o tych prawdziwych. To jak podjąć dobrą decyzję?
Na spokojnie. Upewnij się, że partner lub partnerka w ogóle potrafią zbudować związek. Są osoby, które chcą bliskości, a kiedy ta się pojawia, zaczynają wymyślać problemy podświadomie, niszcząc relacje. Ponowne zejście z tą samą osobą niczego nie zmieni. Ale... Niektórzy tak bardzo chcą z kimś być, że nie potrafią obiektywnie patrzeć na partnera, a po rozstaniu cierpią, jakby utracili miłość życia. To błąd. Kolejny związek będzie wciąż z tą samą osobą, która nie jest ani inna, ani lepsza. Podobnie jak toksyczne związki, które karmią się karuzelą emocji. Od miłości do rozpaczy. Taki powrót po chwilowej euforii doprowadzi znów do rozstania. To może po prostu powroty są niemożliwe? Niekoniecznie. Jaki masz plan? No ciągle kminię. To ja ci pomogę. Jeśli naprawdę zależy wam na odzyskaniu byłych partnerów, nie czekajcie, nie błagajcie i nie bierzcie na litość. Zachowujcie się tak, żeby oni też zapragnęli do was wrócić. Jak to zrobić? Zamieniając zachowania, które mogą ich zniechęcić, w takie, które sprawią, że zaczną brać pod uwagę zejście się. Spójrzmy. Nie zmuszaj do powrotu. Adoruj. Zadbaj o drugą osobę. Niech poczuje się zaopiekowana, ale oczywiście bez narzucania. Nie każ się od razu deklarować. To będzie obecnością na pewno. Ostatnio. Tak. Zdobywaj ex swoją obecnością. Postaraj się spędzać więcej czasu na czynnościach, które on, ona lubi. Nie obiecuj, że się zmienisz. Pokaż. Dobrze. Pokaż, że się zmieniłeś. Niektórzy radzą, żeby po zerwaniu w ogóle nie spotykać się z byłymi. Ale jeśli myślisz o powrocie, spotkanie to najlepsza opcja. Dzięki niemu możesz albo zdecydować, że chcesz dać wam jeszcze jedną szansę, albo wręcz przeciwnie, upewnisz się, że decyzja o rozstaniu była słuszna. Jedno jest pewne. Dzięki spotkaniu nie będziesz zastanawiać się miesiącami, co by było gdyby. Oczywiście nie zdecydujesz od razu. Musisz odpowiedzieć na wiele pytań. Czy potrafisz zapomnieć i przebaczyć? Czy nie będziesz partnerowi wypominać w każdej kłótni, że cię zostawił? Czy potrafisz mu znów zaufać? No i musisz wiedzieć, że pamięci nie da się sformatować jak dysku, a emocji nie oszukasz. Jeśli się pojawiają, również te związane z chęcią powrotu, najpierw dowiedz się, skąd się biorą. Powrót to naprawdę poważna decyzja. No właśnie. Jak mam ją podjąć? Możesz na przykład wypisać wszystkie jej cechy i wady, które cię denerwowały, i zastanowić się, czy jesteś w stanie z nimi funkcjonować. Pomyśl, co robiliście tylko razem i ile z tych rzeczy możesz robić sam albo z kimś innym. Zadaj sobie pytanie, czy twoje życie po zerwaniu jest gorsze i czy będzie ci lepiej, jeśli do siebie wrócicie. No i porozmawiaj z bliskimi osobami, które dobrze cię znają i obserwowały twój związek. Decyzja podjęta. Jeśli jesteście jej pewni, to na 100% jest dobra. Zwłaszcza, że na pytanie, czy wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, nie można odpowiedzieć ani tak, ani nie. Słuchajcie swojej intuicji, a na pewno wszystko wtedy będzie dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, widzimy się za tydzień. Bye!